Znajdujemy się w Krzywicy. To już jest druga potańcówka w tym roku z tego programu, a to jest generalnie już czwarta edycja. Tak, jest to czwarta edycja projektu. Pierwsze wydanie projektu było tak naprawdę w 2021 roku. No i spotykamy się już na takich tańcach czwarty rok właśnie. Cieszył się zainteresowaniem? No chyba cieszył, skoro czwarty rok. Tak, myślę, że, znaczy jestem pewna, że udało nam się wyrobić taką markę już regionalną, tą gminną potańcówkę na Dechach. Mamy też ogromną taką satysfakcję i radość z tego, że również ościenne ośrodki kultury jakby przyjmują też taką formułę warsztatów, formę też spędzania czasu. Między innymi właśnie w Konstantynowie, w Ośrodku Kultury w ubiegłym roku udało się zapoczątkować tradycję potańcówki u mistrza w Stodole, u pana Zdzisława Marszczuka. No i w tym roku też odbyła się już druga edycja tej potańcówki. W gminie Międzyrzec, w Krzywicy już kończycie, czy jeszcze będą kolejne? W tym roku w ramach projektu miałyśmy dwie potańcówki, to jest ostatnia. Pierwsza miała miejsce w Zaściankach z kapelą ze wsi Warszawa. Dzisiaj gościmy kapelę Janusza Prusinowskiego. A może kilka słów o tej kapeli? Kapela Janusza Prusinowskiego gości na scenach ogólnopolskich, ale też i światowych. W skład tej kapeli wchodzi właśnie między innymi Janusz Prusinowski, który jest też koordynatorem festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Jest to no, jedna z licznych funkcji, które pełni. Jest też Piotr Piszczatowski, który z kolei koordynuje targowiskiem instrumentów towarzyszącym właśnie podczas festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, który się odbywa co roku, właściwie dwa razy do roku w Warszawie. Jak mieszkańcy przyjmują, bo na tych warsztatach rozumiem, że uczycie się tańczyć, grać? Tak, każdej potańcówce towarzyszą warsztaty. Właściwie to już chyba trzeci rok, gdzie tak wdrożyłyśmy na stałe formułę warsztatową towarzyszącą. Są to warsztaty tańców tradycyjnych, czyli mam tu na myśli nie takie ludowe jak w zespołach pieśni tańca, tylko to są takie tańce wiejskie, proste, wykonywane kiedyś, no wszyscy ludzie tańczyli na wsi, czyli to są polki, oberki. Tu w naszym regionie występowały głównie polki, oberki i walczyki. Taniec chodzony, też tak się nazywa. I wszystko to są tańce dwu- i trójmiarowe. Tak samo jak jest Kujawiak, Mazur, to są też w innych regionach. Jak mieszkańcom idzie? Chyba tylko łapią to. Tak, wywodzą się ze wsi, chociaż oczywiście jest taka tendencja, że z większym zainteresowaniem cieszyło się to wydarzenie wśród ludzi z miasta. No i ogólnie jest też taka tendencja, że w ogóle kultura tradycyjna, kultura ludowa tak naprawdę odnawia się, odradza w dużych skupiskach miejskich, bo wieś wyparła po prostu swoją tradycję na pewnym etapie. Zaczęła się jej, co się stało, jako stało się czymś wstydliwym, kultura wiejska. No bo się to... Tak, teraz następuje powrót, ale też właśnie ludziom się kojarzy to po prostu z biedą, z jakimiś czasami, o których chcą zapomnieć. Ale z roku na rok właśnie jakby pokazujemy też, no nawet dzisiaj usłyszałam komentarz od jednej z pań zapytanej, czy będzie wieczorem. Ona mówi, nie, to dla seniorów. No mówimy, że to absolutnie nie jest dla seniorów, że naprawdę gościmy tutaj wśród jakby uczestników, młodych ludzi z Warszawy, z Lublina, z Krakowa, z okolic takich, ostatnio mieliśmy nawet parę z Wrocławia na warsztatach bębniarskich. Oni po prostu też, co prawda, przyjechali za prowadzącym, ale jednak to świadczy o tym, jakby uczestnicząc też w warsztatach takich w Warszawie, czy w tym festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, można doświadczyć tego, że to jest po prostu coś, czym żyją młodzi ludzie. U nas w większości rzeczywiście tymi gośćmi są starsze osoby, ale coraz więcej jest młodych. Naszym celem i takim marzeniem właśnie jest to, żeby przekazać tą tradycję. To nawet nie chodzi o jakąś pasję do muzyki i tańca tradycyjnego, tylko przekazywanie, tak, pokazanie takiej formuły, pokazanie tego, jak kiedyś ludzie żyli i też po prostu sprawienie, żeby to nie umarło, żeby nie umarło śmiercią naturalną i żeby to po prostu było kontynuowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tak? Bo w momencie, kiedy zaczęłyśmy prowadzić badania terenowe i chciałyśmy się dowiadywać na przykład, jakie pieśni śpiewano, nie było takiego przekazu, albo chciałyśmy dowiedzieć się, jak się ludzie dawniej ubierali, nikt nie wiedział, nawet nie było za bardzo zdjęć, tak? bo wełniane spódnice są gryzące i niewygodne, a już to, co w mieście, jest bardziej stylowe, więc tutaj powrót znowu do tych wzorów, do tego, co się tkało. No myślę, że to jest ważne, żeby po prostu mieć taką świadomość. To nie musi być miłość do tradycji, ale przynajmniej świadomość. Jest to projekt, skąd finansowany, jakie to środki były? Są to środki Narodowego Centrum Kultury. Dostałyśmy dotacje w ramach programu Kultura Interwencje. W tym roku udało nam się pozyskać najwyższą przez te 4 lata dotację w kwocie 38 tysięcy złotych.
znajdujemy się w Krzywicy na kolejnej już gminnej potencówce. Chyba te potencówki przyjęły się w gminie Międzyrzec. Tak, myślę, że tak, bo kiedy robiłyśmy diagnozę potencjału kulturotwórczego na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, to mieszkańcy zapytani, z czego kojarzony jest ośrodek kultury, najczęściej wypowiadali się, że no z potencówek właśnie, więc myślę, że tak, tutaj konsekwencja w działaniu i to, że organizujemy je każdego roku z różnymi kapelami w różnych miejscach też, to właśnie już wpisało się w nasz kalendarz wydarzeń. Jesteście jakby prekursorem chyba tych potencówek nawet w powiecie bielskim, bo chyba jako pierwszy, wasz GOK jako pierwszy zaczął to. Tak, ja mam takie poczucie, że właśnie dopiero później, kiedy myśmy odświeżyli przy Ośrodku Kultury tą tradycję, to później region zaczął tańczyć, jak ja to zwykłam mawiać. Nie twierdzę, że tak nie było wcześniej, bo z całą pewnością było, natomiast potańcówki w takim stylu, w jakim my robimy, to z całą pewnością my zapoczątkowaliśmy po raz pierwszy w 2021 roku, posiłkując się i korzystając oczywiście ze wsparcia Narodowego Centrum Kultury z programu Kultura Interwencje. I rokrocznie ten projekt przychodzi nam w Narodowym Centrum Kultury, za co jestem bardzo wdzięczna. Oczywiście nie mogę obiecać, że tak będzie każdego roku. Niemniej tradycję będziemy podtrzymywać. Czy otrzymamy dofinansowanie, czy nie, to będziemy to kontynuować. Natomiast no, to jest olbrzymie wsparcie dla nas, bo jednak te środki też są potrzebne finansowe. A skąd w ogóle pomysł na te potańcówki? Po tej diagnozie, czy ta diagnoza była później? Diagnoza była później, pomysł na potańcówki był bardzo banalny. Ja bardzo lubię o tym mówić, bo to się zrodziło w sumie bardzo spontanicznie w głowie jednej z członkiń zespołu ludowego Leśne Echo w Zaściankach, gdzie po prostu stałyśmy sobie któregoś dnia właśnie pod domem ludowym w Zaściankach. Tam obok jest taka działka, która jest działką prywatną. Co prawda tam rosną takie stare grusze, no i po prostu stałyśmy sobie tam i rozmawiając zupełnie niezobowiązująco, to była Zosia Nestorowicz. Zosia powiedziała, że super by było zorganizować takie tańce, jak to kiedyś były, nawet na trawie tutaj, przy tych starych drzewach i być może ten właściciel użyczyłby nam tej działki obok, żeby z niej skorzystać. No i właśnie tak to się zrodziło, więc z bardzo prostej rozmowy, z jakiejś takiej potrzeby serca, odnowienia czegoś, co było, co mieszkańcy, szczególnie ci starsi w gminie Międzyrzec Podlaski pamiętają z całą pewnością, bo na przełomie tych lat dowiedziałam się o wielu muzykujących osobach na terenie gminy, które już nie żyją w tej chwili. Na przykład, nie pamiętam jego imienia i nazwiska w tej chwili, ale był taki muzyk w Maniach i tam właśnie te zabawy taneczne też funkcjonowały i na pewno nie tylko w Maniach. Więc to jest takie ożywienie pewnej tradycji, która była i którą właśnie w szczególności seniorzy wspominają z rozrzewnieniem często. To są ich lata młodości, dzieciństwa. Wchodząc na salę, widzę, że staracie się odtworzyć ten klimat tak tych lat minionych. Staramy się, choć nie mamy oczywiście pojęcia, bo naocznie żadna z nas tego nie widziała, więc jedynie tyle, co przekazywały nam panie, czy gdzieś tam na starych zdjęciach, ale też nie do końca z tej epoki, która by nas interesowała. Natomiast tak, no zawsze pasiaki, nasze podlaskie, zawsze świeże kwiaty, światełka tak, żeby było klimatycznie. Wstążeczki oczywiście, czyli kolorowe bibułki, to jest coś, co jest takie bardzo charakterystyczne. Niby proste rzeczy, ale jednak tworzą taki klimat, który ludzie znają i kochają. Potańcówka się rozpoczęła i ludzie zaczęli od razu tańczyć. To jest efekt też chyba warsztatów, prawda? Tak, myślę, że tak, bo spora część osób, które są teraz na potańcówce, to właśnie była też grupa warsztatowa, ale tak naprawdę drugie tyle mniej więcej dojechało, więc też to jest bardzo, bardzo miłe. Tak, warsztaty były niesamowite, bardzo, bardzo takie konkretne. Konkretny warsztat nam przekazały, więc było łatwiej wejść. Więc myślę, że tak, że to jest właśnie tego efekt, tych warsztatów. A warsztaty też są bardzo ważne. Na instrumentalne warsztaty frekwencja jest może mniejsza niż na te taneczne, ale na taneczne z roku na rok jest coraz więcej chętnych. To jest naprawdę bardzo optymistyczne na przyszłość. Thank you.